postrzegać. No i bardzo ważne jest też wspieranie siebie nawzajem. Że jesteśmy dla siebie, aczkolwiek... Jak wspieracie siebie, to też jesteście w stanie pomagać innym. Dokładnie, ale mamy też taką sztandarową zasadę, którą jest family first, czyli rodzina przede wszystkim. To chyba jeżeli... Donald Trump wymyślił, nie? Szczerze nie wiem. W każdym razie, no nie polubi tej pracy. Zdarzają się tacy klienci, którzy są... Nigdy klienci. A. W restauracji zawsze goście. A, goście, właśnie. To jest goście o XPL. Czy zdarzają się tacy goście problematyczni? Tacy... No wiesz, tak jak wszędzie. Jasne, że się zdarzają, ale na przykład już po tylu latach doświadczenia trzeba rozróżnić różne typy gości. Żeby szczerze powiedzieć, wytłumaczyć się, jeżeli na przykład ja czegoś zapomniałem, to przyjdę do tego gościa i powiem po prostu, że przepraszam, że moja wina i tak dalej. W większości wypadków to działa, no bo jeżeli ktoś widzi, że się przyznajesz do tego błędu, a nie ściemniasz, kręcisz, no to jest fajne, no dokładnie. A masz jakieś sposoby na wyższe napiwki? Czy wyższe? Niektórzy goście na przykład jak sami przychodzą do restauracji są bardzo fajni. Aha, do pogadania. Są z dziewczyną, to chcą się nawet nie z dziewczyną, ale są na przykład ze znajomi czy coś. O, to już się zaczyna takie cwaniakowanie, nie? Tak? No, dokładnie. Ja tak nie robię, bo chodzę do barów. Michała nie mamy, mamy mnie z brodą, która też nie istnieje. Nie wiem, jak długo to potrwa jeszcze. Michał się po prostu przebiera, tego Państwo nie widzą. O, dokładnie.